Czekajcie. Coś, jakieś fajne przejście musimy wymyślić. Jakieś takie z nadpary. Siemanko. Widać nas w ogóle? Ten z parą to nie był dobry pomysł. Dzień dobry. Dzień dobry, jest poranek, niedziela. Obudziliśmy się niedawno, bo jest tak około 9:00 i pijemy poranną kawusię i za chwilę będziemy się zbierać i będziemy gdzieś jechać. Jeszcze nie wiemy gdzie. Magda, masz coś na myśli? Nie. No, Magda będzie jeszcze szukać miejsca, do którego będziemy jechać, bo chcemy się trochę przemieścić dzisiaj, jakiś znaczny kawałek, znaleźć jakąś spoko plażę. Był to robić 23 stopnie i to ma być taki ostatni, super ładny, fajny dzień, bo potem ma już być chłodniej, ma padać deszcz. Także jutro chcemy jeszcze, na jutro chcemy znaleźć super plażę i jeszcze jutro się troszkę pobyczyć, poopalać i wykorzystać tej pogody. Mieliśmy lecieć już zgodnie z planem, zwiedzająco, ale 23 stopnie. 23! W cieniu ma być. To już się nie zdarzy tak szybko, a już się może w ogóle nie zdarzyć, jak będziemy w Grecji. Tak więc... Nie, no zdarzy się, bo to tylko ten tydzień ma być taki ten... No ale wiecie, o co kaman, nie? Że trzeba to wykorzystać. Poczekajcie, wyłączę kawę. Sztryk. Dobra. No, także taki mamy plan. Tak będzie zrobione dzisiaj. Dobra, zaczynamy nasz dzień. No dobra, jest wpół do pierwszej, zdążyliśmy zjeść na nie, ogarnąć się. Magda zdążyła umyć włosy, ja zdążyłem popracować. Ogarnęliśmy vana i właśnie wybieramy się jakaś godzinka stąd, godzinna przejażdżka. Jedziemy na inną plażę, mam nadzieję, że trochę lepszą. Jest tam jeszcze jakiś zabytek, coś jest. Także spoko. Jedziemy godzinkę w stronę Koryntu teraz. Tak? Tak. Jedziemy. Szybki update z trasy jest taki, że trochę lipa, bo jest mnóstwo samochodów. Nie ma miejsca dla nas. Jest zawalone wszystko wszędzie. Tak więc Magda właśnie szuka na Park Fortnite czegoś innego, a ja staram się wyjechać stąd. Jest ciasno, jest bardzo dużo ludzi, bo jest w końcu niedziela. Jest ładna pogoda i wszyscy sobie po prostu przyszli na tą plażę, molo, czy tam na brzeże, czy jak tam się to zwie. Tak więc szukamy dalej. Iśmy dojechali. Dojechaliśmy pod cytadelę, którą znalazła Magda. Widok na cytadelę mamy przez okno. Się rozciąga. Okazało się, że jest do godziny 15, więc dzisiaj na nią nie wyjdziemy. Wejdziemy tam jutro, otwiera się o 8:30. O 15 się zamyka, a jest za 10. Było tutaj mnóstwo samochodów, a zaczynają wszyscy odjeżdżać. Dlatego będziemy mieć, mam nadzieję, spokojne popołudnie. Pomimo tego, że jest niedziela i wszędzie jest multum ludzi. Multum. Już z kilku parkingów zrezygnowaliśmy, bo po prostu nie było miejsca. Tak. Ale nie dziwimy się, bo jest pięknie. No bo pogoda jest piękna i no i cóż, no ludzie też chcą żyć, nie? A że... Tak, ludzie chcą żyć. A że tutaj wszyscy jeżdżą wszędzie samochodami, to jest po prostu... No to jest multum, parkingi są zalane. Niestety. Dobra, my sobie pewnie zaraz coś przeszamiemy, no bo jak słyszeliście, jest już prawie 3:00, więc najwyższy czas, żeby coś sobie zjeść. Zostawiamy was. A my mamy problem. Mój problem polega na tym, zaraz wam pokażę. Coś nie bangla z naszym prądem. I już nie bangla jakby cały dzisiejszy dzień. Po pierwsze, nie ładowało się w ogóle nic z panela. A teraz patrzcie. Mamy 1 W, pomimo, że słońce jest bardzo mocne. Niby ładuje 1 W, ale jest 0 A. Maksymalny napięcie.
I na akumulatorach mamy 13,6 i jest float, czyli że nie ładuje. Jak puszczę teraz wodę. Patrzcie, co się po pierwsze dzieje, jak się Magda puści wodę. Napięcie spada aż do 5,9 voltów. A teraz patrzcie, co się dzieje ze światłami. Oświeć. Zaświeć. Widzicie? Masakra. Nigdy nam się tak nie działo. O, a teraz na telefonie pokazuje, że napięcie na baterii jest 14,2. Nagle magicznie wzrosło i ładuje panel, pisze, że ładuje panel 20 W. Mega dziwna sprawa. Nie wiem, co jest grane. Zaraz będę otwierał tylną klapę i będę patrzył, bo coś jest nie halo. Trochę mnie to martwi. Tak, ale jak ktoś miał taki problem albo wie, jak to rozwiązać, to dajcie znać w komentarzu. Tak, jak nam sobie, się dzisiaj nie uda. Tak, jak nie damy sobie rady, to proszę dajcie to jakąś poradę, jak się znacie. Dobra, idę patrzeć, co tam jest grane. No dobra, otworzyłem klapę. Wszystko wygląda na... że jest okej. Okay. Wszystko wygląda, że jest okej. Okay. Więc trochę nie wiem, co się dzieje. Trochę jestem głupi. Nie mam pojęcia bladego, co jest nie tak. Ale wiem jedną rzecz, którą mogę zrobić na pewno. I która może pomoże, nie wiem. Wyciągnę bezpiecznik z tego modułu ładowania. Może go to zrestartuje trochę. Przez co się wyłączy wszystko. Zobaczymy, co się stanie. O! Haha! Chyba mamy winowajce. No nie gadaj. On nie jest przerwany, tylko jest spalony. No, spalił się. Jest przyjarany, tak jakby tam coś się stało nie tak. Kuźwa, najgorsze to, że nie mam bezpieczników na wymianę takiego. Kupimy. Takiego nie mam, no ale gdzie? No w jakimś sklepie tutaj, przecież mają też sklepy, nie przesadzaj. Kurczaki. Dobra, to chyba zaraz siądziemy w auto i pojedziemy. Tak, bo zróbmy. Nie ma co. Póki bez jeszcze jest jasno. No. No i później się tymi dróżkami nie walić po ciemku. To prawda. No to już przynajmniej mamy parking, to wiemy, że przyjedziemy. No. Dobra, to pijemy szybką kawę i lecimy. Tak, bo jest zalana już. Zalana kawa, to szkoda zrobić. Trzeba wypić. Dobra, do później. No i jesteśmy już po kawce. Właśnie wyszliśmy z samochodu. Mega tutaj wiucha. Mega stycznie. Patrzcie, widoki są przepiękne. Ale niestety nie nam się napawać teraz widokami tego pięknie zachodzącego słońca, bo mamy misję do zrobienia. W ogóle okazało się, jak przez Bluetooth wyłączyłem opcję ładowania z panela naszych akumulatorów, że to się okazało, że napięcie na baterii pokazywał 1 V, czyli praktycznie nic. Czyli do tej pory, pewnie dzisiaj cały dzisiejszy dzień, bo cały dzisiejszy dzień pokazywał nam ten sterownik, że panel nie ładuje i tak dalej. Mogę się założyć, że przez cały dzień ciągnęliśmy prąd tylko i wyłącznie solara. Prosto z solara. Przynajmniej jeżeli chodzi o instalację 12 V. Bo instalacja 230 jest podpięta osobno wprost do akumulatorów. Dobra, nie przedłużając. Jedziemy, żeby znaleźć ten bezpiecznik. Mam nadzieję, że go gdzieś znajdziemy na jakiejś stacji. No, chodź. No dobre. Mamy wszystko. Mhm. Tu jakiś rachunek. O, chodźcie wszystkie bezpieczniki z mojej kieszeni. Pstryk. Mamy tak. Trzy piętnastki i jedną dwudziestkę. Tak na wszelki wypadek, jakby coś się strasznego miało dziać. Ekstra. Także wracamy. Wracamy na górę. Wkładam. Nie jest najlepszy wpadło w dziurę. Kuźwa. Mogłam ja to zrobić, bo masz wielkie paluchy.
No może mogłaś. No może mogłam. Nie działa tam nic. Już coś znowu zepsuję. Jak to taki g***o robi? Uff, wypadł. Jest. Teraz trzeba poczekać, trzeba zobaczyć, czy się dongle załączył. I jak się załączył, to trzeba sprawdzić, czy ile jest na baterii w ogóle. 11,5 mamy na baterii. Czyli to była wielka ściema przez cały dzień. Nic się nie naładowało przez cały dzień, a mogło, ale się nie naładowało. No cóż, mamy trochę mało prądu. Ale przynajmniej wszystko działa. Ale przynajmniej wszystko działa. Dobra, to skręcam i...